Szczęść Boże, coś wam powiem. Z Królestwem Bożym jest jak ze skarbem i perłą. Mogę odkryć je przypadkiem, a mogę spędzić czas na poszukiwaniu go całe swoje życie. Kiedy je odkrywam, niczego nie żałuję, nie boję się stracić swojego dorobku, byle nie stracić już tego znaleziska. Bo Królestwo można widzieć, ale wcale go nie rozumieć. Nie zrozumieli go ci, którzy skazali Jezusa i wydali na niego wyrok śmierci. Nie rozumieli go uczniowie, choć Jezus tłumaczył im na osobności i to na różne sposoby, by były one przyswajalne. A pojął je prosty złodziej, wiszący na sąsiednim krzyżu koło Jezusa. Królestwo to pokój, miłość i wolność. I ten złoczyńca, który powiedział do Jezusa: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, wiedział, że po śmierci już nie będzie możliwości zmiany swojego życia. Wszystko, co możemy zrobić, należy uczynić przed ostatnim tchnieniem. Nauka o Królestwie przewija się przez wiele rozdziałów Ewangelii. Jezus przedstawia ją w jak najbardziej dostępny dla nas sposób i wykorzystuje obrazy konkretne i wyraźne, byśmy dostrzegli, że zdobywanie i poszukiwanie Królestwa jest jak poszukiwanie skarbu. Kiedy wreszcie się go odnajdzie, nic więcej może nie istnieć. Święty Cyryl Jerozolimski powiedział: świętym Kościele katolickim, prowadzeni jasnymi naukami i przekazaniami, osiągniemy Królestwo Niebieskie i życie wieczne, dla którego wszystko znosimy, by wszystko zyskać w Panu. Chcąc osiągnąć to, co dla nas jest ważne, warto poświęcić cały czas i energię. W końcu od naszego zaangażowania zależy końcowy sukces. Tylko trzeba być w tym ostrożnym, by nie zgubić się wśród licznych trudnościach i problemach, które ze wszystkich stron nas atakują. Tu nie chodzi o jakieś zdobycze, ale o cel naszego życia. Jeśli jego nie widzimy, to wszystkie nasze drogi są ślepymi uliczkami. Wtedy człowiek błąka się bez sensu. Wchodząc do Kościoła jako do wspólnoty, celem jest świętość. I wszystko temu powinno być podporządkowane. Nasza codzienność, nasza praca, nasze obowiązki i zadania. Wszystko powinno być tak robione, by nie było w tym zła i ucieczki od drogi prawdy. Może w tym naszym działaniu jest, był lub dopiero będzie taki moment, kiedy przyjdzie otrzeźwienie i zostaną wyciągnięte wnioski, że wszystko jest bez sensu, bo nie prowadziło nas do właściwego celu. Przyjdzie taka chwila, że myśl lub wydarzenie sprawi, że postawimy grubą krechę od przeszłości i zaczniemy wszystko od nowa tak, jak powinno być. Trzeba może będzie przebudować wszystko w swoim życiu, byle zdobyć najcenniejszą rzecz. Tylko czy stać nas na takie radykalne podejście? To jest bardzo trudna decyzja, z którą nie mogli poradzić sobie ludzie współcześni Jezusowi. Czy my jesteśmy odważniejsi, kiedy na każdym kroku szukamy zabezpieczeń? Na życie, na starość, na śmierć? Czy potrafilibyśmy zostawić wszystko i wyjść z domu, żeby zdobyć nie jakiś tam skarb, ale najcenniejszy na świecie? W końcu Królestwo Boże jest bezcenne. Jedni zdobywają je słowem skierowanym do Jezusa: wspomnij na mnie. A inni przez całe życie żyją w cieniu wielkich, ale wypełniają swoje obowiązki. Są dobrzy w tym, co robią, choć może ktoś zrobiłby to lepiej. Wiara jest skarbem. Kto się o tym przekonał, nie zabłądzi. Z Panem Bogiem.